Jeśli chcesz kupić tanio Minecrafta Premium, wystarczy, że wejdziesz na stronę tanimineCraft.pl oraz z kodem DOGI137 zakupisz premkę. Polecam. Siema, tu Dogi i witam was w nowym filmie z cheatowania. Ogólnie dzisiaj cheatujemy sobie na serwerze kcore.pl. Ogólnie IP wam się wyświetla teraz na ekranie. Kiedyś ogólnie ten serwer się nazywał MC Ench i bardzo długo na nim cheatowałem. Pamiętam, nagrałem chyba z niego, nie wiem, z 10 odcinków, a live'ów to zrobiłem jeszcze więcej. Ogólnie też mam plan, żeby powrócić do live'ów z cheatowania, bo wiem, że wiele osób chciało z powrotem tą serię, a naprawdę mega długo jej nie nagrywałem, bo ostatni odcinek chyba, nie wiem, wstawiłem z 2-3 miesiące temu, więc no jednak troszeczkę czasu minęło. No i ogólnie myślę, że to jest jedyny taki serwer ze słabym anti-cheatem aktualnie, ponieważ jak pewnie zauważyliście na poprzednich filmach z cheatowania, czyli tymi, które wstawiłem kilka miesięcy temu, to po prostu anti-cheat na serwerach typu Mega X-Core, Driver HC się poprawił, więc tam po prostu nie ma sensu cheatować, a więc pomyślałem, że właśnie sobie pocheatuję tutaj na MC Ench. Ogólnie tekstur paga rozdam wam tak na 300 lajków, ponieważ uważam, że jest naprawdę mega fajny. I generalnie co robimy? Na początku sprawdzę w ogóle, dobra, to jest mega drop w ogóle, bo też zapomniałem, jak ten serwer wyglądał totalnie. Aha, zaraz, a dobra, nie, okej, nieważne, po prostu zapomniałem, jak tutaj działało to wyłączanie dropu. Z tego co pamiętam, to sety się kupowało za diamenty i szmaragdy. Złoto potrzebuję do refili, perły sobie zostawię. Okej, jabłka sobie też chyba zostawię. Dobra, okej, i możemy kopać. Ogólnie przetestujemy, czy poprawili anti-cheata, bo nie cheatowałem na tym serwerze już takie 2-3 miesiące, więc no po prostu, no nie wiem, jak to wszystko tutaj wygląda, no ale mam nadzieję, że jakoś fajnie nam się uda tutaj pocheatować. Ogólnie aktualnie kopię na killoffie efficiency 3 i na spokojnie tutaj mogę sobie kopać bez żadnych zacinek, więc no jest ciekawie, ponieważ zazwyczaj gdy macie ten niższy level wydajności killoffa, to po prostu wam bardzo to zacina, więc no jest to dziwne, że jeszcze tutaj mi nic nie cofa. No ale zobaczymy, jak to będzie z efficiency 5. Tapnę się tutaj na home, bo sobie tam ustawiłem, żeby nie marnować czasu na szukanie po prostu miejsca do kopania. Dobra, okej, czy to mnie tepnie? Tepnęło. No i dobra, i przetestujemy teraz na efficiency 5. Kurde, jak to kopię, ja pierdzielę, nie. Moim zdaniem ten anti-cheat się może nawet pogorszył od ostatniego razu. Naprawdę, patrzcie, jaki tutaj jest gówniany anti-cheat. W ogóle wyłączę sobie tutaj jabłka, żeby nie było lipy. W ogóle mi chyba książki dropią. Nie dropią, dobra, to nie wiem, czemu ich tyle mam. Ale w ogóle muszę sobie wywalić jakieś niepotrzebne przedmioty, bo już mi się ekwipunek normalnie zapełnił, więc tutaj jakieś niepotrzebne rzeczy powywalam i pozbieram sobie tak troszeczkę tych emeraldów, diamentów, żebym miał chociażby na te dwa zapasowe sety, bo no wiecie, tutaj ludzie mają stręże, jakieś super miecze pewnie, więc tutaj nie chcę ginąć od razu, chociaż nie wiem. Nie, chyba MC Ench, to pamiętam, to był chyba ten właśnie, to był chyba właśnie ten serwer bez tych itemów, więc w sumie to jest mega akurat spoko. W ogóle nie będę się tepał na spawna, tylko może od razu się tepnę na warp, jak to się nazywało? Warp osadniki, osadnicy, coś takiego. Osadniki, dobra, działa. Okej, tepnę się na tego warpa, pokupuję sobie jakieś sety, a jeśli się okaże, że mam po prostu za mało itemów, to wtedy po prostu chyba zrobię cięcie. Okej, a więc wracam po cięciu i ogólnie nakopałem sobie dwa zapasowe sety, 4-3 oraz oczywiście tutaj jej set główny, 12 staków bloków emeraldów, pełno koksów, refili, pereł, 5 dwójeczka, więc myślę, że na chillu możemy sobie tutaj wbić na jakąś drzewkareczkę. W ogóle, ja pierdzielę, jak admin se tam lata normalnie na PvP. Widzieliście to? Ja pierdzielę, co za chłop, jak oni se normalnie na flyu tam latają. Ja pierdzielę, to nieźli admini, nie? Jak admini se latają na flyu tutaj normalnie, patrzcie na to. Co jest grane? Jak admin se normalnie na... Aha! Nie no, to powiem generalnie, że niezła jest tutaj administracja na tym serwerze. Ja pierdzielę, co tutaj się odwala. Ogólnie nie zrobiłem sobie knoka, ponieważ nie dało się go nigdzie kupić, więc ogólnie z tym będzie malutki problem. Ale ogólnie to myślę, że naprawdę spoko. W ogóle też sobie włączę tutaj antyknoka na 50. Mam zamiar tak zrobić 2-3 kile, byłoby naprawdę fajnie.
Ogólnie właśnie też chcę wrócić, kurde blaszka, z tą serią tutaj z cheatowania, ponieważ naprawdę to była jedna z najlepszych serii na moim kanale, więc po prostu chcę ją tutaj dalej kontynuować sobie fajnie. Ogólnie ja nie kupiłem efektów, teraz się skapnąłem. Siłka dwójka, speed dwójka, dobra, i lecimy z typeczkiem, tylko opylę sobie jeszcze koksa. Kurde, też opylił koksa, miałem nadzieję, że to będzie jakiś nieogarniacz, który po prostu poliże. No ale niestety tak się nie stało, no ale dobra, zobaczymy co tutaj typeczek ogarnia, ale ogólnie no... Wale mu mega dobre strefy, więc myślę, że tutaj problemu z nim nie powinno żadnego być. Kurde, myślałem, że już admin mnie tutaj, kurde, sprawdza, bo kiedyś, pamiętam, chyba dostałem bana na tym serwerze i właśnie stało się to w ten sposób, że klepałem się i po prostu zaczął mnie bić tam z jakiegoś knoka trójki czy coś takiego, żeby sprawdzić, czy nie mam antyknoka, a jak wiecie, to ja mam antyknoka zawsze ustawionego na 50, żeby on był taki, że niby, no, nie mam takiego samego knoka jak wszyscy, ale również to nie jest taki non-knok totalny, nie, więc od razu to mi tak perfidnie nie mogą dać bana. I typek w ogóle Jeref, jak jestem na strężu, nie polizał, ja polizałem. Ja pierdolę! Okej, a więc wracam po krótkim cięciu, bo ogólnie musiałem sobie odkopać te wszystkie itemy, które straciłem na poprzedniej klepie. Ogólnie zajęło mi to bardzo mało czasu, bo rozstawiłem sobie na losowych kordach 10 stołniarek z Hitstarta. Kopałem na tym kill-offie sobie na nukerze, przez ten czas poszedłem sobie ogarnąć w pokoju. To trwało jakieś 3 minuty i już mam super itemy na klepie, więc to jest naprawdę mega na tym serwerze, że można sobie tak cheatować i cały czas mieć itemy. To jest naprawdę bardzo duży plus, więc myślę, że naprawdę warto tu je sobie cheatować na tym serwerze. Dobra, sprawdzę, czy mi się nagrywa. Dobra, nagrywa się wszystko. Zjemy sobie jeszcze raz koksa, żeby mieć jak największą przewagę nad tymi Steve'ami. No i lecimy z nimi. Ogólnie mam nadzieję, że któryś z nich naprawdę tutaj fajnie sobie zginie i po prostu zrobię tego jednego killa, chociaż nie, bo taki odcinek bez żadnych killi to byłoby coś mega słabego. O kurde, jak mnie tutaj cofło, czy oni się tam tepli? Tepnęli, bo nie wiem, spojrzałem się przez okno i ten, nie ogarnąłem co się tutaj w ogóle wydarzyło, ale typ chyba będzie lizał. Jezu, typ zjadł na jednym sercu, nie wierzę, ja mam takiego niefarta, to jest taka masakra. Dobra, przeżyłem, ja pierdzielę, jak ja bym teraz znowu zginął, to ja bym sobie chyba już odpuścił nagrywanie tego filmu, ale ogólnie ten typ, ten teraz będzie lizał. No nie, no nie polizał też. Czemu ci ludzie mają takiego farta, że nie giną, a ja zawsze muszę zlizać? Co to ma być za sprawiedliwość? Dobra, zresztą nieważne, oni są w ogóle z tej samej gilli, więc też taka trochę lipa. Ale dobra, ja pierdzielę. Gościu, wypierdzielaj mnie stąd, bo cię zaraz zabiję. Dobra, nie wiem, mam ogólnie nadzieję, że mam jeszcze regenerację, więc opylę sobie tutaj szybko koksika, żeby mieć nad chłopem przewagę. No i dobra, i bijemy typeczka. Mam nadzieję, że po prostu koks mu się szybko skończy i będę mógł go po prostu na chillu zabić. Tylko żeby nie wbijał ten jego kolega, bo wtedy to już będzie lipa totalna, nie? Dobra, zmienia sobie ziomeczek już secika, więc widać w sumie tutaj, że ziomek tutaj nie cheatuje. O fuck, dobra. Troszeczkę taka opóźniona perła, po prostu nie spodziewałem się, że ja tutaj spadnę. Dobra, on gdzieś tam odbiegł. No ale co, on wbija nas? No i czemu on wbił nas spawna i się nie chce ze mną dalej bić? Właśnie to jest mega wnerwiające na takich serwerach, że ludzie czasami się z wami biją, ale to jest tak na każdym serwerze, że chłop się z wami bije i nagle... A nie, jednak mi się znudziło, idę na spawn, no nie? To jest według mnie najgorsze, co może w ogóle być. Dobra, ja sobie zjem w ogóle tutaj koksa sobie. Schowek dobiorę. Efekt, dokupię sobie efekty. Speedzik dwójeczka, stręcz dwójeczka. Dobra, i widzę, że wbija na mnie jakiś kubusiek. Oczywiście już na start. A nie, nie zjadł koksa na start. Dobra, to on poliże, gościu. Dobra. Nie, no znowu na jednym sercu zjadł. Nie, no to jest takie chamskie. Dla jawa, ale dlaczego? Dlaczego ludzie nie umieją polizać? Nie umieją polizać. No i ten też zjadł, kurde, na 6 sercach. Nie, no ja po prostu nie wiem. O, to, że ten ma 5 serc. Nie zlizał również. Nie, ja po prostu cały czas mam takie akcje, w sensie takie możliwości, żeby zabić chłopa, a i tak go nie zabijam, bo kurde, ty ludzie mają tutaj mega farta, nie wiem dlaczego. Dobra, jakiś chłop tutaj za mną biegnie. Dobra, mam pomysł, odwrócę się do tego typa i go po prostu zabiję. Tego Oliwiera 2115. Ale on jest na koksie, kurde no. Dawaj FTW sojusz, dawaj FTW sojusz na tego Oliwiera. Może poliżę, kurde, jakby się okazało, że ten typek ma jednego seta, to na spokojnie mógłbym go zabić. Też ogólnie ja mam bardzo dużą przewagę nad tymi ludźmi, z tego względu, że ja po prostu mam tutaj te name taxy i ja widzę, ile ludziom jeszcze... Pa, ten będzie lizał! Polizał na pół serca, ja walę! W sensie, jakie pół serca? Miał pół serca, jak go zacząłem bić. Dobra, okej, temu już padła banicja.
Gościu! Co mnie bije? Kubusiak jakiś od pleców. Dobra, ja tego Oliwiera jeszcze zabijam. Gościu, normalnie zostajesz zabijany. O kurde. O kurde, kurde, dobra, nie polizałem na szczęście. Ale ogólnie aż się zestresowałem, bijąc tamtego chłopa, nie? Aż się zestresowałem, mordy. Więc jest generalnie ciekawie. Dobra, ten ma 7 serc, 5, a nie polizał niestety. Ale jestem mega zadowolony z tamtego killa, bo chłop miał dużo ranku, więc no to nie jest taki w sumie zwykły kill. Można rzec, że niezwykły, ale w ogóle dropnęła mi z niego pancerka, więc wow, on miał jakąś siódemkę. Miecz sharpness 7, ja pierdzielę. Ja pierdzielę, miecz sharpness 7 miał chłop. Ja, chłop sharpa 7 polizał, nie no, no. Teraz wam powiem, że jest ciekawie. Dobra, ja zabijam tego chłopa, ponieważ z tym sharpnessem 7. Właśnie, bo mi się w ogóle stręcz skończył. Mi się stręcz skończył, przed ten typek polizał na chillu. Ja pierdzielę. Jak na Strange'u 2 ten miecz zadaje, kurde, po kilka serc. A to jest admin w ogóle jakiś. Xafi. Dobra, niszczymy chłopa. Ale to jest w ogóle admin chyba, więc wolę go tak nie strefować, bo on zaraz mi da banicję. Dobra, ale zabijamy go zresztą. Wyrąbany gościu, pora, abyś zakończył swój żywot w piekle. Ja pierdzielę, co ja odpierdzielam, nie mam pytań, dobra. Ale generalnie postaram się tego ziomeczka jakoś zabić. Troszeczkę sobie od niego odbiegnę, żebym się też nie był z nim zbyt często, ponieważ skoro to jest typek z administracji, to on mnie może tutaj zbanować w każdym momencie, więc wolę tak jakby w niego się nie wklejać zbyt często. Ale dobra, okej, zmienię sobie tutaj na szybciutko seta. Ogólnie sprawdza tamten typek? Nie, dobra, jeśli chodzi o 6-3 jeszcze jakieś dropy. Kurde, nie no, powiem wam, że naprawdę mam mega itemy już na tym serwerze, więc w sumie teraz szkoda byłoby to wszystko stracić. Ogólnie pójdę sobie teraz szybko na spawna repnąć te wszystkie sety. No i co, i wracamy chyba zaraz na klepę. Ogólnie nie będę robił cięcia, bo myślę, że to też jest jakby taki klimat, nie, tego cheatowania, że wszystko wam tutaj pokazuję. Też możecie zresztą napisać w komentarzach, czy wolicie, jak ja jakby robię cięcie, gdy na przykład repam sety, czy wolicie, jak to wszystko jest pokazywane, bo moim zdaniem jak się tak tego, jak się robi cięcie, to się psuje ten cały klimat cheatowania, więc też chyba lepiej po prostu, żebym tych cięć nie robił. Dobra, ja sobie już teraz repam. O nie, on miał seta 5-3 w ogóle. Ja pierdzielę, jak tutaj 5-3 sety są, dobra. Ja muszę ogarnąć na kolejny odcinek, skąd się bierze takie sety. Dobra, zakładamy to. Ja pierdzielę, teraz to ja dopiero będę koksił Steve'ów, nie? Nie czarpnę z 7. Kurde, set prot 5. No i takie rzeczy to ja rozumiem, kurde. Dobra, mam jeszcze troszeczkę emeraldu, więc nie jest źle, powinny mi tutaj, myślę, na spokojnie starczyć. Dobra, okej, okay, no i lecimy chyba się dalej klepać. Warp PvP. Pójdę na ostatnią klepę, bo też nie chcę, żeby ten odcinek jakoś mega długo trwał, bo wiem, że to też po tych 12 około minutach to się już zaczyna tak nudzić, więc po prostu, no jeszcze chwilkę tutaj poczytuję. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze jakiegoś szybkiego killa i po prostu będę kończył odcineczek. No i kurde, ale tutaj chyba nikogo już nie ma, no. No chyba już tutaj nie ma żadnego Steve'a, tam jeszcze jest jakiś chłop. Ale dobra, chyba już mogę skończyć odcinek, bo już zresztą tutaj nikt nie wbija na tą drzewkarkę, więc dzięki ogólnie, że oglądaliście film. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Spróbujcie wbić te 300 lajków, byłoby fajnie. Jakbyście wbili, bym wam wtedy rozdał tego teksturpaka. No i do zobaczenia na kolejnym filmie. Siem!